Halo, witam Was ponownie. Gryzor w pas się kłania. Dzisiejsze niedzielne popołudnie postanowiłem spędzić sobie tutaj przy Battlefieldzie Trójeczce, jako że wyszedł dopiero co dodatek Endgame. Jeden jest ostatni dodatek. Oj, mogłem tutaj wejść, przepraszam. Ostatni dodatek do Battlefielda Trójki. No i chciałbym Wam pokazać mniej więcej chociażby rozgrywkę, mapy. W tym przypadku jest to akurat Conquest, czyli standardowy tryb. Nie jest to jeden z tych trybów nowych, czyli Capture the Flag albo bądź Superiority. Natomiast, no co, jest nowa mapa. Nowa mapka, bardzo, w ogóle te wszystkie nowe mapki bardzo mi się podobają. To po pierwsze, a po drugie, styl przedstawiony w tym najnowszym dodatku oraz to, jak sobie twórcy zamierzyli, żeby ta gra wyglądała, no wręcz idealnie wpisuje się w to, czego ja oczekuję od Battlefielda, czyli połączenie walki pojazdami plus takie rozgrywki infantry, piechotą starczy się. No. Byłem rozczarowany troszeczkę Armored Kill, ponieważ, no wiadomo, tam bieganie, jeszcze raz bieganie, bez samochodów, bez jakiegoś pojazdu, nie ma w ogóle co walczyć. Natomiast Close Quarter, no fajny, ale nudzi na dłuższą chwilę. Takie nawalanki, rzeźnie, to już chyba za stary na to jestem. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o endgame, no to wszystko fajnie, pięknie, ponieważ i piechotą sobie można pograć, i samolotami sobie polatać, no i pojazdami, of course. Dobra, ale nie gadajmy, bo tutaj trzeba zajmować mapy, zdobywać tutaj przestrzenie życiowe i w ogóle. Tak się troszeczkę nakręciłem, ponieważ no troszeczkę życia brakuje chyba na moim kanale, a jednak tutaj Battlefield jakże takiego wigoru nam dodaje. Tutaj ktoś idzie. Oj. Kurczę, no nie wyszło tym razem. Ale nic to. Gdzież są przeciwnicy? Gdzież są wrogowie? Gdzie oni są? Nie chcę być tutaj jakby spawn killerem, no ale chyba będę musiał. Oj, 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 oj. Tu chłopacy mnie zaskoczyli troszeczkę. Ale nic to. Niedzielne popołudnie, także piwko. Tym razem Tatra mocna. Polecam wszystkim. Jedno w niedzielę dla porządnego wojaka na pewno nie zaszkodzi. Podkreślam jeszcze raz. Wszystkim powyżej 18 roku życia. O, tu się pan napotoczył mi jakiś. Oj. Ojej, czemu go nie trafiłem? Asystę dostałem tylko. Dość łatwo się zabija tutaj ludków na motocyklach. To po pierwsze. Po drugie, co do motocykla, no to świetnie się nim jeździ. Fajnie jest to oddane. O, idzie tutaj jakiś pan skradacz. Ojej, sam się wysadził, czy co on zrobił? Tak, do niego nawalałem, że postanowił popełnić samobójstwo i sam wysadził się w powietrze. No, miło z jego strony, tylko że mi fraga nie nabiło, no a to już mnie cieszy. Takiego niedzielnego killera jak ja, oczywiście. A, wypas, dobra. Troszeczkę bym tu może motorem gdzieś podjechał, gdyby tutaj stał jakowyś na podorędziu, motocykl, fani, harlejowcy, o, coś cięższego, harlejowcy, wielbiciele motocykli, zauważyłem, że szczególną uwagę zwracają właśnie na to, nazewnictwo, czy mówi się motocykl, czy motor. Znaczy oczywiście mówi się motocykl, motor to może być boom. Motor to może być jakimś, nie wiem, elektryczny motor, powiedzmy. Tudzież jakiś inny. Dobra, tu gdzieś ten pan mi się schował.
Tak. Chyba już też nie żyje. Oj, nie trafiłem go. Dobra. Tu atakują bazę, ponieważ tu mamy kanonierkę w tej chwili. Kanonierka fajny, fajny wynalazek, jeżeli chodzi o całą serię Battlefielda. Natomiast troszeczkę ciężko się do niej dostać. Trzeba troszeczkę pokampić, żeby jednak... Ojej. Coś mnie tu namierza. Ale nic się tutaj nie boimy. Nic się nie przejmujemy, ponieważ ciśniemy. No chyba troszeczkę mamy przewagę, także tak to wygląda. Piękne mapy, kolorystycznie i graficznie to jest bajeczka jak dla mnie. Dobra. Udało się uciec jeszcze z tej rzezi niewiniątek. Ale chłopaki już tu wiedzą, że ja tu jestem. Oni już tu wiedzą, że ja tu się czaję. No, nie będę mu pod lufę wychodził. Ojojoj. No niestety, nie odleczyłem się jeszcze. 2-1 na razie wynik. Jest źle, dobrze, też wcale. Ale okej. Mój tutaj taki suit. O, polecimy sobie helikopterkiem na zwiedzanie mapy. Jeżeli chodzi o mój suit wojenny, to teraz od tej pory będzie mi ten hełm i ja jako Lord Hełm, generał Hełm będzie mi towarzyszył tutaj przy każdej rozgrywce z Battlefielda bądź innej tego typu wojennej grze. Dobra, namierzaj gościa, co jest grane. Dobra, wyładuję mu z karabinu, bo przecież tak to nie dojdziemy. Ojej. Oj, druty, druty, druty. Gdzie on jest? Machnął się. Ojoj, jak mnie trafił, kurczę, no. Ale dobrze, już 2-3. No tutaj chwila nieuwagi, no i naprawdę można stracić głowę. Mamy bojowy helikopter do dyspozycji. Swego czasu grałem sobie w Battlefielda tutaj helikopterami, chciałem nauczyć się latać, ale są takie ogary co niektórzy. Tacy są co niektórzy ogary, że mnie tak cisnęli, że z tych nerwów zrezygnowałem. Ten czołg jest niezniszczalny chyba. Dobra, dobra, dobra. Znowu nie. Czy ktoś tutaj do mnie? Dobra, wlazłem w zasięg. Gdzie ten czołg? Tutaj. Aj, to był błąd życiowy mój. Jejejej. Dobrze, że mam ten hełm na łbie, bo nie wiem, jakbym przeżył ten upadek. Ale okej. Dobrze jest, tu nam przejmują bazę. Nie bardzo to cieszy. Zaraz, może go załatwimy w ten sposób, że... Podłożymy tu minę. Albo... Ach, chyba się nie uda. Chyba się nie uda wysadzić czołgu. Tak, jeszcze się udało na koniec, także piękne podwójne zabicie na koniec tej rozgrywki. 2 miny pancerne władowane i pięknie tym oto sposobem chyba kończymy tutaj akcję. O, ile tu wolnych różnych z pojazdów stoi, co tu nikt nie bierze? No to ja biorę. Generał Hełm. Jakimś transportem to chłopie, też by mi się przydał. Także tak to wygląda. Na koniec 2 niezłe zabicia.
Kto tu nas tu bombarduje? Kto tu nas tu atakuje? Przepraszam. Dobra, na koniec jeszcze zaliczyłem przejęcie flagi. Także tak oto wygląda jedna z map z najnowszego dodatku do Battlefielda Endgame. Zapraszam Was serdecznie na kolejne moje nagrania z tej gry. A tymczasem do zobaczenia. Miłej niedzieli. Cześć.